Witajcie! W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zrobić magiczne obrazki. Będziemy do tego potrzebować mazakun, talerza i wody i papieru. Papier może być albo toaletowy, albo zwykła chusteczka, albo ręczniki papierowe. No to co? Zaczynamy! Na początek urywamy dwa kawałki papieru. Najlepiej to robić z papierem toaletowym, bo już jest przedzielony na części. Urywamy dwa kawałki. I składamy na pół. I rysujemy kontury obrazka czarnym mazakiem. Ja narysuję modliszkę, bo jak wiecie, bardzo lubię modliszki. Zobaczcie, tak wygląda moja modliszka. Teraz otwieramy połowę. Zobaczcie, przebiło na drugą stronę, więc wiemy, gdzie kolorować. Trzeba delikatnie kolorować, by nie potargać tej chusteczki. Składamy i magiczny obrazek jest już gotowy. Teraz odsuwamy sobie to i bierzemy talerz i wodę. Nalewamy wodę do talerza. I bierzemy nasz obrazek i patrzcie uważnie, co będzie się dziać. Zobaczcie, widzicie? Rysować cienkopisem, bo ten czarny wtedy tak się nie rozlewa. Zobaczcie, teraz mam obrazek z cienkimi konturami. Jeśli Wam się podobał ten filmik, zostawcie łapkę w górę, a jeśli nie chcecie przegapić kolejnych filmików, zostawcie subskrypcję pod tym filmem. A ja się z Wami żegnam. To pa!